Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiała w cyklu Kultura Wykluczenia z panem profesorem Januszem Muchą. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. I ponieważ jesteśmy w takim momencie bliskim 20 czerwca, no już jest po 20 czerwca, czyli momencie, w którym wszyscy myśleli o uchodźcach, był Dzień Uchodźca, o uchodźców, i ponieważ żyjemy w czasach dosyć dziwnych, chciałam, żebyśmy porozmawiali o inności. Bo inność jest często wykluczana, stygmatyzowana, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju normą, no bo kultura przecież zawsze wytwarza właśnie jakieś normy, czyli zawsze będą w kulturze inni. Więc stąd moje pytanie, czy inność jesteśmy w stanie w jakiś sposób wyeliminować z naszego życia, jeżeli nie, czy ona musi być zawsze stygmatyzowana? Wydaje mi się, że inności nie możemy wyeliminować z naszego życia. Natomiast co do stygmatyzowania, no to już jest, wchodzimy w kwestie definicyjne i dobrze by było, gdybyśmy sobie określili, co to znaczy dla nas stygmatyzowanie. Ale dlaczego inności? Mogę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze? Tak. No więc wydaje mi się, że zarówno antropogenetycznie, jak i jeżeli popatrzymy tak w sposób kontrowersyjny, a mianowicie ewolucjonistyczny w odniesieniu do ewolucji grup ludzkich, jakichś ewolucji systemów organizacji grup ludzkich, no to inność jest rzeczą funkcjonalną, poczucie inności jest rzeczą funkcjonalną. Dobrze jest, jeżeli potrafimy odróżnić swoich od innych. Poczucie inności jest moim zdaniem ogromnie ważne dla jakichkolwiek zbiorowych tożsamości. My to jesteśmy my, a tamci są inni. Jak wielokrotnie na ten temat pisali rozmaici antropologowie i filozofowie społeczni, no jeżeli bronimy się przed, jeżeli jesteśmy zagrożeni, to budujemy jakąś taką silną tożsamość grupową. Jeżeli jesteśmy zagrożeni przez ataki z zewnątrz, to będziemy starali się odróżnić siebie, nas, od tych innych. Jeżeli jesteśmy bardzo zagrożeni, to musimy się, jak powiedziałem, bronić. Wchodzimy w konflikt. Jeżeli wchodzimy w konflikt, to jak też wiadomo z socjologii, psychologii społecznej, antropologii społecznej, konflikt jest na ogół bardziej udany dla nas, znowu tu odróżniam nas od innych, dla nas jest bardziej udany, jeżeli zaangażujemy w ten konflikt silne emocje. Jeżeli zaangażujemy silne emocje, to dobrze jest też używać określeń tego innego, które będą go deprecjonować albo będą z niego robić kogoś bardzo złego, a więc włączamy w to komponent moralny. I nawet jeżeli się bronimy nie przed innymi ludźmi, tylko przed zwierzętami, to też używamy słów, jak na przykład bestia, które to słowa będą nadawały walor etyczny normalnym zachowaniom zwierząt. Tak samo zresztą, jak popatrzymy na walki międzygrupowe, międzyplemienne, powiedzmy, żeby użyć znowu takiego antropologicznego, być może starego języka, no to my się bronimy przed tamtymi złymi ludźmi, ale tamci, w cudzysłowie mówię złymi ludźmi, ale tamci źli ludzie uważają, że normalnym procesem społecznym jest to, że grupy ludzkie starają się poszerzyć swoje terytorium. My też zasadniczo próbujemy poszerzyć swoje terytorium. Wtedy jesteśmy dobrzy, ale i wtedy. Ale tak jak słucham pana profesora, przepraszam, no to mamy tutaj taką sytuację trochę ewidentną, prawda, że tak. Mamy zderzenie choćby dwóch społeczeństw, czy człowieka i tej właśnie bestii zwierzęcia.
Natomiast jak przyjrzeć się naszej rzeczywistości, to w zasadzie nam wystarczy już polaryzacja polityczna, albo wystarczy, że poczujemy, że ktoś jest inny, bo albo ma inne potrzeby seksualne, albo inaczej wychowuje dzieci, albo wierzy, albo nie wierzy, albo stosuje jakąś inną dietę niż tą, którą uznajemy za normalną. Już wybucha, już bardzo takie mocne emocje mogą się pojawić, a razem z emocjami też i nienawiść często. Tak, ponieważ wydaje mi się, że mamy do czynienia z ideologizacją własnych praktyk wszelkiego typu. Że tak jak rozmawialiśmy o tym przy innej okazji przed chwilą, ludzie zachowują się w jakiś sposób, który im się podoba, albo przynosi im jakiś coś, co oni uważają za pożyteczne po prostu. No i to i tyle. Zachowują się w taki sposób. Ale przecież mogą też z różnych powodów przypisać temu swojemu zachowaniu walor jakiś aksjologiczny. Na przykład uważać, że to, co robię, jest piękne, a to, co inni robią, jest brzydkie. Albo że to, co ja robię, jest dobre moralnie, a to, co inni robią, jest złe moralnie. No i jeżeli ja tak robię, to powinienem zdawać sobie sprawę z tego, że inni mogą podjąć moją narrację i teraz problem jest siły. W pewnym sensie politycznej, niekoniecznie w państwowym rozumieniu, ale w rozumieniu możliwości wywierania wpływów i posiadania władzy i korzystania z tej władzy. Więc wydaje mi się, że też, że jak też rozmawialiśmy, że jeżeli ja po prostu jem tylko produkty roślinne i żadnych innych, to jest jedna sprawa, ale jeżeli ogłaszam, z czym generalnie ja bym się zgodził, że jedzenie tylko produktów roślinnych jest lepsze dla świata, co oznacza, że jeżeli ja tak robię, to ja jestem moralnie, mam moralne przewagi nad innymi, no to trudno się moim zdaniem dziwić, że ci inni nie będą zachwyceni tym. Wrócę do tego, co powiedziałem przed sekundą. Czy ja uważam, że jest złe, jeżeli ja ideologizuję swoje własne praktyki? No niekoniecznie. Czasem mogę mieć naprawdę przekonanie, że dobrze jest nie tylko dla mnie, ale dobrze jest też dla mojej grupy i dla wszystkich innych grup, jeżeli gdyby się ludzie tak zachowywali. Jest takie powiedzenie, czy lepiej mieć rację, czy relację, jak wszyscy to wiedzą. Ja mogę być głęboko przekonany, że mam rację, ale mogę też uważać, że powinienem mieć również relację i wtedy te racje zachowuję dla siebie. Wtedy na przykład jem tylko produkty odroślinne, wtedy kiedy inni tego nie widzą, albo mówię innym, że mi to smakuje po prostu. Ale jeżeli chcę mieć rację i pomijam relację, to mogę mówić o tym, że to tak po prostu trzeba, żeby zbawić świat. I w zależności też jak ja to robię, to spotkam się z różnymi reakcjami. Jeżeli ja będę prezentował tą moją głęboką rację, którą jeszcze raz przypominam, ja faktycznie podzielam takie przekonanie, chociaż nie praktykuję tego, no to trudno się dziwić, że spotkam się z kolei z agresją. No tak, co więcej. To jest, mówiąc szczerze, taki dla mnie ogromny problem właśnie i racji, i relacji, bo wydaje mi się, że są takie sytuacje, że jednak trzeba postawić na tą rację, tak naprawdę czy świat cierpi, czy drugi człowiek cierpi. No i to jest właśnie jakby kolejny problem, bo to jest tak naprawdę, wydaje mi się, problem języka. Bo żeby mieć i rację, i relację, tak jak pan profesor powiedział, to wydaje mi się, że powinniśmy umieć tak formułować na przykład nasze racje, żeby nie obrażać, prawda? Natomiast my żyjemy w takiej epoce, jak to Deborah Tennant pisze,
pisała, kłótni, że nie potrafimy już dyskutować, dialog gdzieś zamarł i może tutaj leży największy problem. Co zupełnie się zgadzam, chociaż z tym, jak pani to przedstawiła, chociaż wydaje mi się, że znowu absolutyzowanie tego jest trudne. Ponieważ myślę tak sobie, że jeżeli człowiek jest głęboko przekonany o tym, że ma rację i że jego praktyki mogą zbawić świat, to znaczy upowszechnienie jego praktyk może zbawić świat, to trudno się dziwić takiej osobie, że ona będzie ideologizowała swoje własne praktyki i będzie starała się narzucić to innym. I jeżeli to będzie robiła milutko i z uśmiechem, to jest fajnie, ale przecież to może być mniej skuteczne. Może być tak, że człowiek, który nie bije w bębny, mówiąc o tym, co się dzieje w świecie złego jego zdaniem, to niczego, nikogo nie przekona. No po prostu ja sobie jem marchewkę i tyle. I nic w ogóle więcej. Prawda? Jak chcesz jeść marchewkę, to jedz, a jak nie, to jest twoja sprawa. Nikogo nie przekona. Czasem wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że relacje trzeba zburzyć. Ponieważ może być tak, że relacje są, że to, co uważamy za standardowe relacje, jest oparte na przemocy. Albo przemocy fizycznej, albo przemocy ideologicznej różnego typu. I trzeba próbować to zburzyć. Tylko jeżeli próbujemy to zburzyć, to wydaje mi się, że nie powinniśmy się dziwić temu, że spotkamy się z wielkim potępieniem. I znowu teraz jest sprawa taka, no i co, jak się spotkamy z wielkim potępieniem? Poddać się? No dlaczego się niby poddawać? Walczyć, no tak, jakimi metodami, żeby nie obrażać innych. No ale jeżeli znajdujemy się w sytuacji takiej, w której ktoś ma, jakaś grupa dominuje zarówno politycznie, w szerokim rozumieniu, jak i kulturowo, to właściwie wszelkie praktyki, które, ta dominacja jest historycznie utrwalona, to wszelkie praktyki wymierzone, wszelkie praktyki inne, będą odbierane jako bezczelna agresja na ustabilizowany system polityczno-kulturowy. I wtedy, no i co wtedy? Czy mamy rezygnować, czy nie? Wydaje mi się, że napięcia kulturowe są rzeczą dosyć częstą. Chociaż dzisiaj chyba, jak popatrzymy z punktu widzenia procesu cywilizacyjnego, że tu nawiążę do Norberta Eliasa, to wydaje się, że jednak jest coraz milej w świecie. Już się tak bardzo często nie mordujemy. Raczej wyzywamy się tylko, ale jak jeden człowiek drugiego zamorduje z powodów ideowych, to już traktujemy to jako coś bardzo nieładnego. No ale kiedyś, no to po prostu było tak, że to normalną jest rzeczą, że się kogoś zabiło ze względów ideowych. Więc myślę, że takich jednoznacznych rozstrzygnięć to chyba się nie da znaleźć. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście jest tak milutko, no bo może rzeczywiście taka agresja bezpośrednia jest w tej chwili traktowana jako coś, prawda, co jest złe. No jednak przyzwyczailiśmy się do nietykalności cielesnej, ale z drugiej strony, jak popatrzeć na przykład na procent osób popełniających samobójstwo, no popatrzmy choćby na młodzież szkolną, to statystyki są tak naprawdę przerażające. Jeżeli sobie uświadomimy, że większość tych młodych samobójców to są geje, lesbijki czy osoby biseksualne, które sobie po prostu nie radzą z tym światem normatywnym, to wydaje mi się, że ta przemoc, która taką jest pod powierzchnią, pełzającą, jest czasami o wiele bardziej, prawda, bolesną i może o wiele bardziej zranić niż takie po prostu strzelanie do człowieka. Tak, to ja się zupełnie zgadzam, że właściwie ja to powiedziałem tak, jak gdyby nie było autoagresji i jak gdyby to nie był ważny problem społeczny. Więc z panią się tu w 100% zgadzam, że to jest problem i że też nasza wrażliwość jest inna. To znaczy
Być może kiedyś, jak ktoś jest po prostu tylko spałowany przez policjanta, to by nie uważał, że cokolwiek się stało, ponieważ problem jest wtedy, gdyby został zastrzelony przez policjanta. Problem dla rodziny, bo nie dla zastrzelonego oczywiście. No, dzisiaj nasza wrażliwość jest inna. Kiedyś mnie się wydawało, też wydaje mi się, że ta agresja była w tym sensie bardziej bezpośrednia, że być może tej autoagresji było mniej albo nie zwracaliśmy na to uwagi, bo przecież różnie to mogło być. Dzisiaj na to zwracamy uwagę i uważam, że bardzo słusznie jest, że zwracamy na to uwagę, ale też strona taka, która dominuje kulturowo i politycznie, musiałaby się tego nauczyć, że to jest coś ważnego. Dzisiaj nie wydaje mi się, żeby na przykład w Polsce strona dominująca kulturowo, politycznie na to w ogóle zwracała uwagę. Chociaż przecież grzmią słusznie psychologowie, psychiatrzy, opiekunowie młodzieży, więc w pełni się zgadzam, że to jest problem. I tak. Tak się zastanawiam, czy w tych takich naszych różnorodnościach kulturowych, nazwijmy to wojnach czy konfliktach kulturowych, nie jest też rozwiązaniem poznanie, wiedza. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię teraz z pozycji takiej bardzo akademickiej, okopana książkami i bezpiecznie analizująca świat zza biurka, ale z drugiej strony jak popatrzeć na jednak nienawiść, to ją bardzo często i bardzo łatwo ożywić, jak drugi człowiek tak naprawdę nic nie wie o tym albo o problemie, który zaczyna nienawidzieć. To widać było bardzo dobrze po uchodźcach, prawda? Którzy nagle stali się w pewnym momencie dla wielu i Polaków, i Europejczyków wielkim wrogiem, ale jak rozmawiało się z wieloma osobami, które krzyczały nigdy żadnych uchodźców w Polsce, to tak naprawdę ci ludzie niewiele wiedzieli, albo w życiu nie widzieli uchodźcy, albo nie zdawali sobie sprawy, że Czeczen czy prawda, Ukrainka mieszkają tuż obok i są takimi uchodźcami, prawda? Więc być może wiedza byłaby takim elementem największej inkluzji, czy takiej możliwości zmiany też naszego nastawienia, która by eliminowała to taką ciągłą polaryzację. To wydaje mi się bardzo ważna sprawa, chociaż też uważam, że absolutyzowanie wiedzy nie jest wyjściem. Już pomijam oczywiście bardzo silne nastroje antyoświeceniowe, które występują w tej chwili nie tylko w Polsce, ale powiedzmy, że się ograniczymy do Polski i tylko odnotowuję to tu w tej chwili, że one są. I że ludzie, również tacy, którzy mają stopnie i tytuły naukowe albo aspirują do stopni tytułów naukowych, są reprezentantami myślenia antyoświeceniowego w sposób bardzo wyraźny i jednoznaczny. Więc zaznaczając to, odsuwam to na chwileczkę. Tak mi się wydaje, że jak popatrzymy na przykład na tą sprawę uchodźców, to myślę, że wiedzy w tym czasie, gdy już pomijam też zachodnią Europę, która moim zdaniem jest w ogóle nieporównywalna, to jak wiele agresji było w Polsce, nie tylko indywidualnej, ale też zinstytucjonalizowanej, w porównaniu z tym, co było w innych krajach poza może Czechami i Węgrami. Więc wszędzie indziej było znacznie mniej, wydaje mi się, tej agresji. Tu można by spytać, wiedza? No w pewnym sensie tak. No jeżeli od dekad, a może w niektórych przypadkach od stuleci, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że w ich mieście, przy ich ulicy, w ich domu mieszkają różni ludzie, którzy różnie wyglądają, nie tylko fizycznie, ale też różnie są ubrani, mają różne praktyki kulinarne, które są o tyle ważne, że są związane z zapachami, które się przedostają przez podwórko, czy jakkolwiek, której to rzeczy bym absolutnie nie lekceważył, to jeżeli są ludzie przyzwyczajeni do tego, że tak jest zawsze, że zawsze w moim doświadczeniu i w doświadczeniu moich rodziców tak było, no to ta wiedza trochę tak
czyści relacje, ona powoduje, że do mojego świata ci ludzie inni należą. Natomiast u nas tej wiedzy nie było. Ale też czy całkiem nie było? Na przykład, czy ci ludzie, którzy byli głównymi aktywistami w ruchach antyuchodźczych w Polsce, to byli politycy i dziennikarze, nie będę tu oczywiście wymieniał żadnych nazwisk, ale sami wiemy, którzy politycy, którzy dziennikarze, które redakcje gazet, telewizji, radia, no to przecież to są ludzie, którzy mieli przynajmniej małą maturę, że tak sobie zażartuję. To są ludzie, którzy mieli wiedzę na ten temat, więc wydaje mi się, że w żadnym wypadku nie lekceważąc wiedzy, myślę, że mamy tutaj też do czynienia niestety z interesami politycznymi i z systemami wartości. Więc, czyli, że w szkołach na przykład, czy gdziekolwiek indziej, po to, żeby uczyć, trzeba by mieć program, który jest oparty na koncepcji takiej, że mamy do czynienia z że akceptujemy to, że są różne wersje tej samej historii, a nie to, że będziemy uczyć tylko jednej wersji, bo możemy ludzi nauczyć, możemy ludziom nakazać 15-letni cykl kształcenia podstawowego i uczyć ich 7 dni w tygodniu historii na przykład, ale uczyć jej historii tylko takiej w wersji IPN-owskiej, można by powiedzieć. I wtedy ta wiedza, którą my z całą pewnością posiedli, nie daje wiele. Więc myślę, że tu trzeba by to jakoś zrelatywizować, to znaczy dodać jeszcze co najmniej ten czynnik różnorodności źródeł wiedzy i różnorodności punktów widzenia. Co mogę jeszcze powiedzieć parę słów na ten temat? Ach, proszę dalej mówić. Dobra, to powiem jeszcze, to nie dużo na ten temat, ale tu. I tu się pojawia sprawa, która otwiera znowu bardzo trudny problem, który bym etykietkował czy stygmatyzował, że wrócimy do naszego tego słowa, jako kwestię antyszczepionkowców. Mianowicie, żeby nie było od razu, ja jestem zaszczepieniem. Nawet bym się zaszczepił na COVID-a. Jestem absolutnie za tym i uważam, że to jest w ogóle dobre. Ale mamy taki, wszyscy to wiemy, że wiedza nie jest neutralna i że wiedza, i że jest więcej niż jedno źródło wiedzy, że istnieje wiedza, którą można by tak powiedzieć, zachodnia wiedza akademicka, ale istnieją też rozmaite inne źródła wiedzy, sposoby prezentacji wiedzy, perspektywy wiedzy. Jeżeli popatrzymy, jest taka koncepcja, która się nazywa etnonauka, zwracająca uwagę na właśnie pewną wiedzę, której źródła nie leżą w akademii, w zachodnim systemie akademickim, tylko w praktykach kulturowych rozmaitych społeczeństw. To może być wiedza różna, to może być astronomia, ale też biologia, botanika, zoologia, rozmaite zakresy tej etnowiedzy, etnonauki. No, jest też niewątpliwe to, że w ramach samej akademii mamy do czynienia w wielu sprawach z rozmaitymi punktami widzenia, z ekspertami, naukowcami, którzy mają wiedzę, ale którzy są w stanie udowodnić, jeżeli popatrzymy na całość, każdą tezę. Raz mogą powiedzieć, że jedzenie masła jest zabójcze, a innym razem mogą powiedzieć, że to jest jedyny tłuszcz, który się powinno w ogóle używać. Więc konkludując ten kawałeczek, bym powiedział, że zgadzam się zupełnie z tym, że wiedza jest rzeczą bardzo ważną, ale też nie lekceważyłbym tego, że obok wiedzy akademickiej
której jestem w pewnym sensie reprezentantem i producentem tej, więc nie jestem, broń Boże, przeciwko niej, że dobrze jest też zwracać uwagę na inne punkty widzenia. I dlatego jak ja patrzę na antyszczepionkowców, to widzę z jednej strony to, że mogą się oni przyczynić do wielkich dramatów i być może się już przyczyniają. Co widać zresztą w Polsce, jeżeli chodzi o zachorowalność na odrę, zdaje mi się, czy jakieś tam inne choroby, prawda? Widać to wyraźnie. Ale jeżeli popatrzeć na to ogólnie, to bym tak powiedział, że istnieje wiedza produkowana przez ruchy społeczne. I tej wiedzy ogólnie rzecz biorąc, produkowanej przez ruchy społeczne, bym nie lekceważył. Traktowałbym ją jako pewien ważny punkt widzenia, który bym chętnie rozpatrywał jakoś. To tak tyle o wiedzy. Ale tu wracamy gdzieś do też ważnego elementu, bo wydaje mi się, że ruchy antyszczepionkowców, czy zresztą one teraz ożyły, prawda, bo pojawiły się całe teorie, że COVID to nic innego jak właśnie spisek rządów światowych, żeby zmusić nas do szczepień, ale nawet przy tych takich najbardziej fantazyjnych, powiedziałabym, teoriach spiskowych widać bardzo dużo emocji. I teraz możemy tylko obserwować tą skalę, ale emocje są takim elementem chyba podstawowym życia społecznego. Nawet przy racjonalnym oglądzie też przecież jesteśmy istotą emocjonalną, więc może właśnie to jest ten element, na który powinniśmy zwracać uwagę. Tak słuchając pana profesora, ja też miałam wrażenie, że użył pan profesor parę razy pojęcia właśnie ideologia, że używa go pan profesor zupełnie inaczej niż niektóre osoby, które teraz uwielbiają właśnie o ideologii mówić, na przykład ideologia LGBT stała się bardzo popularnym pojęciem. Tymczasem wydaje mi się, że właśnie to pojęcie zostało wrzucone w taki nurt budzenia emocji czy podgrzewania emocji społecznych, czasami bardzo, bardzo negatywnych. Natomiast gdyby popatrzeć na ideologię jako na pewne narracje, które wytwarzamy, to sytuacja też się zmienia i może, prawda, bylibyśmy w stanie też zapanować nad niektórymi emocjami czy nimi kierować. To ja może zacznę od tych emocji na sekundkę, bo wydaje mi się rzeczywiście, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby podchodzić z życzliwością po prostu do... Czy życzliwość jest zawsze przydatna i czy do każdego, to też nie byłbym pewien. Czy jeżeli ktoś przychodzi mnie zabić, to czy podstawową moją reakcją powinno być pytanie, jak kto go wychowywał i czy nie miał problemu w dzieciństwie, czy raczej się bronić przed tym. Ale więc myślę, że takie znowu absolutyzowanie byłoby rzeczą przesadną, ale wydaje mi się, że jako generalna dyrektywa, gdy mówię o sobie, to dla mnie to jest taka, że podchodzi do ludzi z życzliwością, i żeby być otwartym na poglądy, które nie są moimi poglądami. To nie znaczy, że muszę je akceptować, ale starałbym się przynajmniej próbować je zrozumieć. Ja tutaj się tak wymądrzam, bo nie znaczy to, że ja tak zawsze robię przecież. Człowiek może robić rzeczy inne niż sam uważa, że są właściwe, więc być może ja też tak nie podchodzę otwarcie do wszystkiego, ale uważam, że jest rzeczą właściwą, tylko tyle, że kiedyś być może przychodzi ten moment, w którym trzeba się jakoś opowiedzieć po jakiejś stronie. Generalnie to uważam, że lepiej się opowiadać po stronie tych, którzy nie mają siły, niż tych, którzy mają siłę, do tych, którzy są słabi, niż tych, którzy są silni. No tak ogólnie bym powiedział, taką miałbym dyrektywę dla siebie ogólną, chociaż czasem może ona też okazać się błędna. Ale wróćmy do ideologii. No też przy innej okazji rozmawialiśmy o tym, no wydaje mi się rzeczywiście, że w tej chwili słowo ideologia to jest traktowane jako, to jest w dyskursie publicznym jest traktowany jako system błędnych, a może wręcz nawet bardzo szkodliwych poglądów.
To jest ideologia. W związku z tym ideologią jest LGBT, czyli co inaczej, co to znaczy ideologią jest LGBT? Tak sądzę, ideologią jest dopuszczanie i akceptacja publiczna praktyk nieheteroseksualnych. Tak mi się wydaje, że to jest ideologia. Natomiast opowiadanie o praktykach heteroseksualnych już nie jest ideologią, co wydaje się dosyć absurdalne. Ateizm byłby ideologią, ale myślenie religijne nie jest ideologią. No, to jest taki potoczny, wymuszony na nas sposób rozumienia tego słowa ideologia, który moim zdaniem jest kompletnie niezgodny właściwie z tym, jak się używało tego poglądu w myśli społecznej, w filozofii społecznej, gdzie tak sądzę, że ideologia to jest jakiś usystematyzowany system poglądów, które mają uzasadnić pewne praktyki zbiorowe. I w tym sensie myślę, że istnieje ideologia LGBT, którą bym rozumiał tak, że jest to pewien system poglądów, które uzasadniają to, że ludzie w swoim życiu seksualnym mogą mieć różne preferencje. I że ideologia LGBT byłaby taka, która mówi, że jeżeli ktoś nie jest heteroseksualny, to ma takie samo prawo mówić o swoich preferencjach, jak ci, którzy są heteroseksualni. Jeżeli ktoś się obnosi ze swoją heteroseksualnością i uważa, że to jest właściwe, to tak samo ktoś, kto nie jest heteroseksualny, ma prawo obnosić się ze swoją nieheteroseksualnością i mówić, że to jest właściwe. Czyli inaczej mówiąc, ideologia to byłby taki usystematyzowany zbiór poglądów, który uzasadnia prawa do życia społecznego jakiejś grupy. Ideologie polityczne byłyby takie, które mówią, dlaczego nasza grupa ma zdobyć władzę lub odebrać komuś lub utrzymać władzę. Tutaj nie chodzi o żadną władzę przecież. Tutaj tylko chodzi o to, tym, którzy są reprezentantami moim zdaniem ideologii LGBT, chodzi tylko o to, żeby ich praktyki były społecznie uznane za nieszkodliwe albo nawet za normalne właściwie. Normalne nie w sensie statystycznym, bo w sensie statystycznym oczywiście one nie są normalne, to brzmi to okropnie, no ale statystycznie mówię w tej chwili po prostu. I tu ja bym tutaj taki dał, skoro mówimy o tym, taki przykład ostatnio tego, co się wydarzyło w Pałacu Prezydenckim w Polsce, gdzie pan prezydent zaprosił dwóch panów homoseksualistów. Jednego pana musiał aż sprowadzić z Berlina, zdaje mi się, jakiegoś prawicowego blogera, który ma oczywiście imię i nazwisko, tylko niestety nie pamiętam tego. Jest mi bardzo przykro, że zapomniałem. I on, wydaje mi się, przynajmniej twierdzi, że jest reprezentantem pewnych praktyk homoseksualnych, których on nie ideologizuje. No okej. Okay. On zdaje mi się ideologizuje, jeżeli to jest wszystko prawda, bo ja nie śledzę jego bloga, to on ideologizuje inne rzeczy, bo jeżeli człowiek określa siebie jako prawicowy, jakiś dziennikarz powiedzmy, prowadzi bloga, to znaczy, że on przekazuje jakiś usystematyzowany system poglądów, który uważa za słuszny i który ma skłaniać innych do uwierzenia, że tacy jak on są, no, powinni brać udział w życiu społecznym. Być może on nie ideologizuje rzeczywiście
praktyk, swoich praktyk seksualnych. No ale, a drugi ten pan z Lublina był całkiem inny. Ten pan z Lublina, jak zrozumiałem, jest działaczem gejowskim, czyli on, jak ja zrozumiałem, jest faktycznie reprezentantem ideologii LGBT w takim sensie, że on uważa, że trzeba nagłośnić to, że ludzie LGBT mają prawa obywatelskie, mają prawo do uczestnictwa w kulturze jako właśnie ci LGBT. I ja uważam, że taka ideologia jest jak najbardziej trafna, słuszna, ale on tu prezentuje się jako ten zły człowiek, a nie jako ten dobry. Tamten drugi, który nie chciał być ideologiem LGBT, tylko jest ideologiem po prostu prawicy, od której co ciekawe odłączył w ogóle sprawy preferencji i praktyk seksualnych, co jest ciekawe, chociaż przestało być absurdalne. Jak pamiętamy, kiedyś to byłoby absurdalne, mówienie, że ktoś jest prawicowym ideologiem LGBT. Dzisiaj to nie jest absurdalne. Dzisiaj mamy wielu bardzo konserwatywnych, prawicowych polityków, którzy jawnie mówią o tym, że LGBT powinno być normalną, kulturową praktyką i powinno się je odideologizować w takim sensie, że nie powinno być w ogóle to problemem społecznym. I wtedy to by rzeczywiście przestało być jakąkolwiek ideologią. No to już się chyba za dużo mam. Tak, ale dziękuję bardzo, bo słuchając pana profesora sobie cały czas uświadamiam, że nasz największy problem polega na tym, że raz pod wpływem emocji czy pod wpływem różnych socjotechnik, choćby politycznych, prawda, czy jakichś społecznych, czasami po prostu nie chcemy zobaczyć rzeczy oczywistych, czy manipulujemy po prostu pojęciami, manipulujemy ideami. A druga sprawa, wydaje mi się, że tutaj to, co pan profesor jakby konsekwentnie przez całą tę rozmowę pokazuje, to, że właśnie gdybyśmy się słuchali, gdybyśmy mieli, prawda, pewne pojęcia i kategorie właściwie odczytać, to wielu problemów moglibyśmy uniknąć, czy wielu właśnie takich stwierdzeń, czy właśnie tych najbardziej bolesnych stygmatyzacji. Tutaj cały czas ten dialog społeczny, którego brakuje nam, ale chyba nie tylko nam, prawda? Bo jak popatrzeć na cały świat, to przynajmniej świat zachodu, prawda, można zobaczyć takie tendencje wyostrzania konfliktów, czy właśnie narastania pewnych manipulacji. Myślę, że to właśnie pojęcie ideologii to bardzo dobrze pokazało. Mm-hmm. Tak, to zgadzam się z tym. To dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję serdecznie i wszystkiego najlepszego i pięknego popołudnia życzę. Wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.